jak głosowaliby następujący filozofowie. Jak głosowaliby następujący filozofowie? I od razu zdajemy sobie sprawę z tego, że takie postawienie sprawy jest ryzykowne. Że to są nasze domniemania na ten temat. Tak, bo to są nasze domniemania i to dosyć ryzykowne domniemania. Zacznijmy od Nietzsche. Wydaje mi się, że Nietzsche głosowałby za urzędującym prezydentem. To stwierdzenie może wydawać się szokujące, ale już tłumaczę. Otóż myślę, że przeglądawszy innych kandydatów, Nietzsche spostrzegłby, że są oni wszyscy wcieleniem największych wad i słabości kultury chrześcijańskiej. Są oni mięczakami w pewnym sensie. Z hardych i twardych starożytnych herosów kultura chrześcijańska, przynajmniej wedle Nietzsche, stopniowo czyniła człowieka coraz bardziej słabym duchowo i fizycznie, miękkim, aż nie nastał człowiek współczesny, człowiek ostatni, człowiek masowy, konsument, wygodny, który zresztą swoją moralność sprowadza do coniedzielnej mszy, albo, co gorsza, do aktywizmu, czy też branie czynnego udziału, czy to w jakichś protestach, czy to w jakichś ruchach na rzecz ratowania tego czy innego. I ogólnie cechuje się wewnętrznym samozadowoleniem. I oczywiście ktoś mógłby postawić tezę, że ale przecież urzędujący prezydent, jeżeli już mówimy, czy też określamy wady innych kandydatów właśnie w ten sposób, co to uczyniłem, to przecież urzędujący prezydent też jest ucieleśnieniem tych wad. Możliwe, ale Nietzsche, wydaje mi się, oddałby na niego swój głos, nie ze względu na niego samego, tylko ze względu na tego, który za nim stoi, czyli prezesa. Otóż myślę, że przeglądając się polskiej scenie politycznej, Nietzsche dostrzegłby w prezesie tę właśnie siłę woli oraz twardość, którą brakuje innym kandydatom. Oczywiście inni kandydaci w pewnym sensie muszą wykazywać się miękkością i im bardziej kandydat miękki i przytulny, tym bardziej strawny dla demokratycznych mas, bo po prostu demokracja jest kulturą miękkości, kulturą, w której twardość i pewnego rodzaju brutalność jest oczywiście w niełasce. Natomiast prezes jest osobą, która w pewnym sensie nie dosyć, że twarda i bezwzględna, to też jest wcieleniem takiej wręcz tragicznej, czy też byśmy może powiedzieli tragikomicznej postaci, którą odnajdujemy w poezji starożytnej, której Nietzsche oczywiście tak wielbił w porównaniu z kulturą współczesną. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z dramatyczną historią polityczną, przeplątana z dramatyczną historią osobistą. I ta historia prezesa na tle osobistej i politycznej zarazem oczywiście jest bardzo przeplątana ze współczesną historią Polski i z pewną wizją Polski martyrologicznej. W ogóle można by uznać, że Nietzsche uradowałby się z perspektywy, iż jako widz mógłby przez kolejne 5 lat spoglądać na scenę polską i patrzeć, jak dalej rozgrywa się ta tragikomedia. Oczywiście niektórzy z naszych słuchaczy w tej chwili mogą stwierdzić, że ale przecież nie należy głosować z tak niemalże sadystycznych pobudek, bo to brzmi trochę tak, jakby Nietzsche, głosując na urzędującego prezydenta ze świadomością, że przedłuży to tragikomedię
dziejów polskich na kolejne 5 lat nie głosuje z uwagi na dobro publiczne, tylko raczej ze względów, nazwijmy je, artystycznych. Ale rzeczywiście dla Nietzsche chyba sztuka grała o wiele większą rolę aniżeli czysta polityka, i w myśli politycznej Nietzsche była wyraźna tęsknota do świata, w której myśląc o polityce możemy zrobić krok wstecz i dostrzec właśnie te elementy w niej, które są tragiczne. Nietzsche sam o sobie mówił, że czuje się Polakiem, że uważa, że jego osoba wywodzi się z szlacheckich rodów polskich, i to, co Nietzsche osobiście uważał za największe u Polaków, było właśnie to, co większość Polaków uważa za rzecz przykrą czy hańbiącą w naszej historii, mianowicie liberum veto. Nietzsche uwielbiał pojęcie liberum veto, pojęcie, że jedna szlachetna osoba może zatrzymać dzieje całego państwa, dlatego że po prostu nie zgadza się z jakimś przepisem, czy z jakąś ustawą, czy z jakąś uchwałą, nie godzi się. I dla Nietzsche idea ta była tożsama z ideą wolności wielkich ludzi. A zatem, jeżeli już Nietzsche miałby jakieś wątpliwości idąc na głosowanie, to co mogłoby wstrzymać Nietzsche od głosowania za urzędującym prezydentem, byłaby właśnie ta tęsknota za tą Polską, w której to jednak wybitne jednostki cieszą się wolnością. Bo oczywiście rządy prezesa, możemy oczywiście pewne tutaj wspomniane zalety z punktu widzenia twardości czy też brutalności politycznej w przeciwieństwie do miałkości współczesnych demokratów dostrzec, ale co byśmy o nich nie powiedzieli, raczej nie należą to do rządów, które otwierają pole wolności dla wybitnych jednostek. Wydaje mi się, że Nietzsche byłby targany pomiędzy głosowaniem za urzędującym prezydentem po to, ażeby cały ten spektakl przeciągnąć da capo, wieczny powrót do tego samego, a z drugiej strony może nie głosowałby za urzędującym prezydentem, bo marzyłaby mu się ta Polska liberum veto, w której to jednostka jest podniesiona do już takiej rangi, że jej prawa są tak bardzo uszanowane, że właściwie żaden przepis, żadna regulacja, żaden urzędnik, żaden podatek nie może być przedłożony nad wolą jednostki. I oczywiście wtedy głos Nietzsche raczej padłby chyba na osobę, która proponuje rozwiązania prawne i polityczne, które najbardziej szanują prawo jednostki do podejmowania własnych wyborów. Tutaj oczywiście myślę o kandydacie Bosaku. Następny filozof, którego bierzemy pod uwagę, to Platon. Przy Platonie oczywiście pierwszy problem, który się pojawia, to taki, że Platon, raczej wielbicielem demokracji i głosowania i pojęcia, że obywatele głosują, nie był. Szczególnie, że jego mistrz Sokrates właśnie w wyniku takiego ustroju poniósł śmierć. Platon jednak pewne idee polityczne miał. I znowu tak pół żartem, pół serio, ale zgodnie z sokratejską ideą, że niektóre żarty należy traktować na serio, to wydaje mi się, że pierwszym kandydatem Platona byłby kandydat wymarzony. Wymarzony w takim sensie, że na przykład któryś z komentujących pod jakimś poprzednim odcinku Humanisty na emigracji, myślę tutaj o komentujących, którzy wykazują się szczególnym słowo i myślotokiem, nagle, nie wiadomo z jakich powodów, stałby się najpopularniejszym człowiekiem najpierw w YouTubie za sprawą swoich komentarzy, i potem ktoś by wpadł na pomysł, że powinien zostać prezydentem, zacząłby zbierać podpisy. W najbliższych 9 dniach zebrałoby się podpisów na rzecz owego komentującego w internecie filozofa,
który wtedy zostałby wpisany na kartę do głosowania i bogowie by tak sprawili, że człowiek ów uzyskałby nagle poparcie takie, które pozwoliłoby mu wygrać w pierwszej turze. Dlaczego mówię o tym jako rozwiązanie platońskie? Dlatego, że wtedy mielibyśmy oczywiście do czynienia z królem filozofem, a wedle Platona to możliwość dojścia do władzy króla filozofa jest niemalże żadna, chyba że przypadkiem. A zatem to, co przed chwilą nakreśliłem, to jest jeden z możliwych przypadków dojścia do władzy króla filozofa. Ale oczywiście to jest w pewnym sensie żart, którego spróbowaliśmy traktować poważnie. Natomiast już tak bardziej spokojnie wchodząc w myśl platońską, to pewne jest jedno, co można wywnioskować z platońskiej myśli politycznej. Mianowicie, że to właśnie myśl ma mieć decydujący wpływ na politykę, a nie konwencja. I wydaje mi się, że Platon, gdyby spoglądał na polską scenę polityczną, dostrzegłby, iż po stronie urzędującego prezydenta znajdujemy stronnictwo polityczne, które w pewnym sensie jest uosobnieniem polskich konwencji. A oponenci stronnictwa politycznego urzędującego prezydenta są uosobieniem, nazwijmy to, konwencji współczesnoeuropejskiej. Przynajmniej z pozoru. Bo wydaje mi się, że Platon tak naprawdę by dostrzegł, że i oni są uosobieniem polskiej konwencji. Na powierzchni są uosobieniem konwencji europejskiej. Dążą do tego, ażeby zastąpić to, co jest polskie, tym, co jest europejskie. Marzą o podniesieniu to, co jest polskie, do rangi tego, co jest europejskie. Ale oczywiście jest to bardziej subtelna konwencja polska, mianowicie konwencja Polaka zakompleksionego, ciągle patrzącego na zachód w poszukiwaniu możliwości naprawy własnej tożsamości i możliwości uznania w oczach cywilizacyjnie wyższych warstw europejskich prawa do istnienia. Natomiast Platon wydaje mi się, że ostatecznie jako zwolennik polityki filozoficznej nad polityką konwencjonalną nie dałby się w ogóle umieścić w ani tej pierwszej grupie konwencji polskich, ani w tej drugiej grupie konwencji polskich. Platon szukałby takiej polityki polskiej, która z jednej strony zdaje sobie sprawę z tego, że nie da się stworzyć Polaka na nowo, że jest to właśnie marzenie senne takiego królestwa w pełni sprawiedliwego i filozoficznego, którego nauka platońska pokazuje nam jako rzecz możliwą jedynie, co najwyżej w mowie, wśród przyjaciół, natomiast nie bardzo już w dziejach politycznych. Ale z drugiej strony, mając na uwadze to, że nie da się w pełni zlikwidować te konwencje, polityka platońska dążyłaby do jej udoskonalenia. No i pod tym względem wydaje mi się, że Platon szukałby kandydata, który zdaje sobie sprawę z wad konwencji własnego narodu i stara się je naprawić. Platon by zadawał sobie pytanie, który z kandydatów rozważa sprawy polskie najbardziej filozoficznie? Który z kandydatów najbardziej przemyślał, czy też jest zdolny przemyśleć sprawy polskie? Nie być prezydentem działającym na zasadzie reakcyjnym. Prezydentem, który będzie nieświadomym więźniem własnych konwencji. No, wydaje mi się, że tutaj oczywistym kandydatem byłby znowu kandydat Bosak. I to głównie dlatego, że gdy wsłuchamy się
wypowiedzi kandydata Bosaka nie są one wyłącznie merytoryczne, choć oczywiście jest to ich wielka zaleta, ale są przede wszystkim przemyślane. Znajdujemy w tych wypowiedziach świadectwo myślenia. Oczywiście można się zgodzić czy nie zgodzić z niektórymi punktami czy tezami kandydata Bosaka, ale nie ulega wątpliwości, że jego wypowiedzi raczej do czysto retorycznych nie należą, że składają się jako całość na obraz przemyślanej polityki, przemyślanej wizji politycznej. Ktoś oczywiście mógłby tutaj mi zarzucić, że przecież inni kandydaci też mają przemyślaną wizję polityczną. Możliwe, że mają, tylko pytanie, czy to jest ich wizja polityczna To są ich przemyślenia. i czy to są ich przemyślenia, dokładnie. W przypadku urzędującego prezydenta, z punktu widzenia Platona, wielką wadą było to, że urzędujący prezydent właśnie chyba urzędującym prezydentem jest, dlatego że nie posiada własnych przemyśleń, co jest oczywiście właśnie tą cnotą, którą poszukuje w odpowiedniego kandydata na prezydenta prezes. Jeżeli chodzi o innych kandydatów, to podejrzewam, że przemyślenia chociażby na przykład kandydata Biedronia są jego własne, tyle że one są odzwierciedleniem właśnie pewnych dążeń współczesnego Zachodu. I kandydat Biedroń jest w pewnym sensie takim najlepszym przykładem kompleksów polskich względem Zachodu, i to pod każdym możliwym względem. Mówiąc tutaj o myśli politycznej, która usatysfakcjonowałaby Platona, to mowa jest przede wszystkim o myśli, która zarazem jest myślą samodzielną. I wydaje mi się, że co byśmy nie powiedzieli o kandydacie Bosaku, to on do swoich przemyśleń doszedł samodzielnie. Jest w ogóle zdolny do samodzielnej analizy i do samodzielnego myślenia. To jest wielka wartość, gdy rzeczywiście chce się mieć prezydenta, który będzie przywódcą, a nie tylko odbiorcą czyichś rozkazów. Ewidentne dla mnie jest, że bardzo ważne dla Platona jest, ażeby było we wspólnocie politycznej miejsce dla filozofii i dla filozofa. Filozof jest kimś kontrowersyjnym. Filozof jest kimś, kto burzy, podważa i w pewnym sensie wprowadza wielkie ryzyko we wspólnocie politycznej, dlatego że za każdym razem, gdy budzimy wątpliwości, to podburzamy też w pewnym sensie ładu społecznego, politycznego, moralnego. I z jednej strony kandydat Bosak, jest taki stereotyp o nim, że jest tożsamy z pewnym katolickim rygorem moralnym, ale jeżeli przyjrzymy się jego działalności, to okazuje się, że jest on wielkim obrońcą wolności słowa w mediach społecznościowych. Oczywiście w jego wydaniu ta obrona ma pewne swoje granice, ale mimo wszystko wydaje mi się, że na pewno jest on obrońcą słowa merytorycznego. Jest on obrońcą tym samym słowa filozoficznego. Słowa, który dąży do wiedzy, mając pewne wątpliwości, ale przedstawiając je w sposób rozumny, racjonalny, uprzejmy. Dla Platona bardzo ważne było miejsce filozofii we wspólnocie względem konwencji. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o politykę, to idea filozofa króla między innymi zakłada, iż najlepszym miejscem filozofii jest przy władzy. Że władza powinna być władzą filozofującą, czy też otwartą po prostu na myślenie. Co oczywiście wymaga wielkiej odporności i siły charakteru. Zarazem miejscem filozofii we wspólnocie wedle Platona było miejscem oczywiście kontrowersyjnym, dlatego że zawsze istnieje tarcie między konwencją a filozofią, między tym, co konwencjonalne, a tymi prawdami naturalnymi, których filozof stara się odkryć i które z punktu widzenia moralnego przekładają się nad prawami konwencji i w najlepszym wypadku powinny informować
czy też kształtować prawa konwencjonalne. Pod tym względem wydaje mi się, że Platon spostrzegłby, że formacje urzędującego prezydenta i tym samym urzędujący prezydent są w pewnym sensie niewolnikami czysto polskich konwencji i można by rzec, że symbolizują wszelkie wady zniewolenia względem konwencji polskich. Myślę tu o tych konwencji romantycznych czy też sanacyjnych, które już w przeszłości doprowadziły Polskę do tylu nieszczęść. Z drugiej strony mamy tą drugą konwencję, konwencję Polski zakompleksionej względem Zachodu, która starając się uratować naród przed słabościami romantyzmu, chce przerobienia czy wręcz transformacji tożsamości polskiej na tożsamości zupełnie niepolskiej. Oczywiście jest to wielki paradoks, bo jest to rzecz niemożliwa. A więc mamy mieć albo Polskę romantyczną i słabą, albo Polskę zakompleksioną, wstydzącą się o samej siebie i dążącą do tego, ażeby jak najszybciej właściwie wymazać samego siebie z dziejów Europy i świata. Obie te konwencje są pełne niepokojów i pełne wad. Też filozoficzna polityka byłaby polityką, która byłaby w stanie właśnie zachować to, co w tych konwencjach polskich dobre, a z drugiej strony tam, gdzie wymagana jest jakaś zmiana, to przeprowadzić te zmiany nie kosztem tego, co dobre, tylko zachowując to, co dobre. Więc o ile pojęcie filozofa króla, czy też pojęcie filozoficznej wspólnoty jest pojęciem politycznie, delikatnie rzecz ujmując, nieco utopijną, to oczywiście mając na uwadze kandydatów, jakich widzimy, to znowu wydaje mi się, że Platon postawiłby na kandydata Bosaka. I tutaj dochodzimy do kolejnego filozofa, świętego Augustyna. No, mogłoby się wydawać, że święty Augustyn oczywiście, będąc świętym, postawiłby na kandydata najbardziej katolickiego, czy najbardziej programowo, by tak rzec, katolickiego, ale oczywiście wydaje mi się, że święty Augustyn nawet bardziej byłby zniechęcony niż nawet sam Platon ideą wyborów demokratycznych, dlatego że święty Augustyn przede wszystkim uznawał, iż to, co on przyzywał miastem ziemi, czyli wspólnotą polityczną, czy dziejami politycznymi między ludźmi, to dzieje przede wszystkim skazane upadkiem, tak jak całe życie ludzkie jest skazane upadkiem. A zatem nie ma wedle świętego Augustyna, wydaje mi się, że święty Augustyn mówił, że nie ma dobrego rozwiązania w ramach demokracji. Święty Augustyn, wbrew temu, co wmawia nam współczesny demokratyczny świat, że jak tylko pójdziemy i zagłosujemy na tą partię czy na tamtego kandydata, to nastąpi raj na ziemi, albo przynajmniej przybliżona wersja raju na ziemi, stwierdziłby raczej, że cały system demokratyczny to tak jakby konkurencja między diabłami kusicielami. To można by sobie wyobrazić, że wręcz diabeł ma taką zabawę, że nasyła różne demony, które będą ładnie tańczyły i śpiewały w czasie wyborów, dzieliły ludzi między sobą, sprawiały, że człowiek znienawidzi wręcz drugiego człowieka, pokłóci się z nim o politykę, stwierdzi, że jest poniżej godności w ogóle znać mojego sąsiada, który ma inne poglądy niż ja. I te demony będą po prostu dzieliły między sobą ludzi, którzy pójdą na wybory, pełne wielkich oczekiwań. I te oczekiwania oczywiście nigdy nie będą spełnione, dlatego że tak jak to uczył święty Augustyn, jedyne spełnienie odnajdzie człowiek przy Panu. Co oczywiście nie oznacza, że święty Augustyn nie dostrzegał chociażby na przykład cnót starożytnego Rzymu. I oczywiście proponował, że wszystko, co było politycznie cnotliwe w starożytnym Rzymie, było to, co akurat było w zgodzie z teologią moralną chrześcijaństwa, nawet jeżeli nie było to otwarcie czy świadomie chrześcijańskie, dlatego że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Więc pod tym względem oczywiście Augustyn chyba szukałby jakiegoś dobra
w tym bagnie współczesnej polityki demokratycznej. I największą cnotą poszukiwaną przez świętego Augustyna byłaby właśnie zdolność do rozpoznania tę wielką różnicę między miastem Boga a miastem Ziemi. Co tutaj mam na myśli? Otóż kandydat, który rozumie naukę polityczną Augustyna, to taki, który zdaje sobie sprawę, że niezależnie od tego, jakie są jego intencje, jakich ustaw czy przepisów by nie uchwalił, jakich rozporządzeń by nie wydał, to nie wprowadzi raju na ziemi. Iż właściwie to państwo, czyli to, co święty Augustyn nazywa miastem ziemi, jest rzeczywiście czymś upadłym, czyli z definicji swojej niedoskonałym. A zatem, jaka jest rola prezydenta, który zdaje sobie sprawę, że sam jest niedoskonałym, upadłym człowiekiem, kierującym instytucją, która z definicji natury swojej jest niedoskonała, upadła? Otóż jego rolą nie byłoby stworzenia raju na ziemi, tylko ograniczenia szkód. Ograniczenia szkód. Dlatego, że gdy rzeczywiście przyjmiemy do serca augustyńskie myślenie polityczne, to przede wszystkim widzimy, że za dobro i pomyślność ojczyzny i jednostki odpowiedzialna jest przede wszystkim opatrzność. Nie polityka państwa. Nie ustawa. To nie za pośrednictwem ministerstwa, rządu, prezydenta będziemy szczęśliwi lub nieszczęśliwi, tylko i wyłącznie za pośrednictwem opatrzności. A zatem dla świętego Augustyna wydaje mi się, że najlepszym kandydatem byłby kandydat świadom granic własnej władzy, granic własnych możliwości, granic własnej mocy. Kandydat, który właściwie widziałby większej siły w to, że na wsi w Polsce kościoły są wypełnione wiernymi modlącymi się, aniżeli, że na przykład Polska właśnie teraz dołączyła się do jakiejś organizacji międzynarodowej, czy że została pochwalona, czy poklepana w plecy przez włodarzy, czy mocnych tego świata. I prezydent, który broniłby właśnie taką Polskę, w której ludzie mają większy szacunek dla opatrzności, większy szacunek dla granic własnych możliwości, czyli Polska, w którym co? Państwo jest ograniczone. Tak? Bo to jest augustyńska nauka, to jest przede wszystkim nauka, która wyznacza granice tego, co jest możliwe w polityce i tego, co należy od polityki oczekiwać. I znowu tutaj, patrząc na wszystkich kandydatów prześcigających się w obietnicach, czego to oni wszystkim nie dadzą, czego to oni wszystkim nie zapewnią, jakiego raju na ziemi nam nie zbudują za parę tygodni, gdy zostaną wybrani prezydentem, to znowu wydaje mi się, że jest jeden kandydat, który otwarcie i świadomie mówi, że nie zamierza się bawić w licytacji tego rodzaju, tylko zamierza prowadzić politykę realistyczną, politykę, która rozumie ograniczenia, jakie narzuca rzeczywistość, czyli oczywiście tu znowu kandydat Bosak. No, na razie oczywiście to dla innych kandydatów wygląda dosyć źle, że tylko... No, albo dobrze, jak ktoś nie lubi Augustyna albo Platona, uważa... I woli Nietzsche na przykład, tak? Bo to, właśnie, tak. to znaczy dobrze. Dobrze, no, ale to jest inna kwestia, że oczywiście ktoś mógłby tutaj poskarżyć się, że dobieramy sobie filozofów jakby pod tezą, ale jeszcze nie skończyliśmy, więc może znajdzie się jakiś filozof, który nie będzie głosował na kandydata Bosaka. Następnym filozofem jest Publius. Publius to pseudonim, za którym kryją się trzej wybitni amerykańscy ojcowie założyciele, piszący pod koniec XVIII wieku w obronie wtedy nowej konstytucji amerykańskiej. W papierach federalistycznych znajdujemy dwa odniesienia względem Polski. W jednym z papierów federalistycznych Publius pisze o polityce polskiej, że jest połączeniem najgorszych cech oligarchii i monarchii. W innym papierze federalistycznym Publius pisze, że polska polityka nie jest w stanie zapewnić ani samorządności,
ani obrony terytorialnej narodowi polskiemu. Z punktu widzenia myśli politycznej Publiusa jest dosyć jasne, dlaczego tak było. Pytanie, gdyby Publius mógł widzieć dzisiejszą Polskę, to czy jego ocena by się zmieniła, czy pozostawałaby taka sama? Zacznijmy od tego pierwszego zarzutu. Na ile da się powiedzieć, że współczesna Polska jest w jakimkolwiek sensie połączeniem najgorszych cech oligarchii i monarchii? Oligarchia to oczywiście władza, niekontrolowana wręcz władza elit, pozbawionych honoru, pozbawionych poczucia odpowiedzialności publicznej, rządzących dla własnego zysku zamiast na rzecz dobra publicznego. I wydaje mi się rzeczą oczywistą, że gdyby Publius przeglądał obecną scenę polityczną, to odkryłby, że choć dzisiaj politycy pozornie stojący po różnych stronach barykadach zwalczają siebie nawzajem różnymi hasłami i zarzutami, to gdyby spojrzeć wstecz, to w ciągu życia owych polityków ci politycy znajdowali się raz po tej samej stronie barykady, raz po innej stronie i właściwie przeskakują z jednej partii do drugiej, nazwy partii się zmieniają, ale pozostają ci sami ludzie. Jeżeli w polityce pozostają ci sami ludzie, tylko zmieniają ciągle swoje barwy, poglądy, nazwy swoich partii politycznych, to choć z pozoru mamy do czynienia z demokracją, no bo z pluralizmem niby poglądów i partii, to w rzeczywistości oczywiście mamy do czynienia z oligarchią. Mowa tutaj jest oczywiście o politykach, którzy siłą rzeczy wywodzą się z szeroko pojętej solidarności, więc można by rzec, że mamy obecnie do czynienia właściwie od niemalże 30 lat do czynienia z oligarchią postsolidarnościową. Niezależnie od dziejów poszczególnych polityków, to ta oligarchia trwa u władzy przez cały ten czas. Można by wręcz wskazać na niektórych polityków, którzy od 1989 roku niemalże nie pełnili innych aniżeli państwowych funkcji, których kadencje w Sejmie trwają już kolejne lata i którzy nigdy nie doświadczyli, ani też nie osiągnęli zbyt wiele na rynku własną pracą, własnym wysiłkiem. Więc w pewnym sensie to jest definicja oligarchii. I to w najgorszym wydaniu, bo kompletnie odciętą od świata. Bo oczywiście świat przeciętnego Polaka to jest świat albo bardzo długich godzin pracy za marne grosze, albo świat emigracji za chlebem. Jeżeli chodzi o słabość polityczną Polski, nie pozwalającą Polsce wedle Publiusa cieszyć się z jednej strony samorządnością, a z drugiej strony bezpieczeństwem terytorialnym, to z punktu widzenia Publiusa powodem tego stanu rzeczy byłby, wydaje mi się, brak z jednej strony dobrze napisanej i jasnej konstytucji, a z drugiej strony brak silnej władzy wykonawczej. Wspominam o tych dwóch sprawach, dlatego że w filozofii politycznej Publiusa dobra konstytucja, dobry mechanizm, który organizował państwo, było niezbędnym i też silna władza wykonawcza, która z jednej strony oczywiście była ograniczona mechanizmami konstytucyjnymi, ale z drugiej strony zdolna do efektywnego działania. Te dwie rzeczy były szalenie ważne. Dla Publiusa też bardzo ważne były suwerenność i zachowanie pewnej homogeniczności wspólnoty. Bo oczywiście to jest bardzo ciekawe, że z jednej strony konstytucja amerykańska, której bronił i którą pisał Publius, oczywiście zapewniała szeroki pluralizm w takim sensie, że dzieliła czy też podzieliła władzę w państwie między stanami, ludem a rządem federalnym. Zapewniła, że żaden ośrodek nigdy nie byłby w stanie przejąć pełnej władzy nad innymi ośrodkami, wymusiła na różnych ośrodkach władzy w Ameryce
z jednej strony konkurencję między sobą, a z drugiej strony oczywiście jakakolwiek chęć osiągnięcia większych narodowych celach wymagała wręcz współpracy. Natomiast podział był bardzo klarowny. A w polskiej konstytucji oczywiście jest na odwrót. W amerykańskiej konstytucji mamy do czynienia z bardzo wąskim zakresem władzy, klarownie wydelegowanym różnym ośrodkom i instytucjom państwowym. W polskiej konstytucji jest na odwrót. Mamy szeroki, właściwie niekończący się wachlarz władzy, który jest właściwie bardzo ambiwalentnie wydelegowany. Publius głosowałby za kandydatem, który dostrzega te słabości i z drugiej strony byłby w stanie skorzystać z tej ambiwalencji, ażeby zwalczyć tej słabości. Jeżeli mówimy o urzędzie prezydenta, to oczywiście wielką słabością tego urzędu w polskim porządku konstytucyjnym jest jego formalny brak niemalże jakichkolwiek uprawnień, jakichkolwiek zdolności. Ale z drugiej strony wielką jego wartością jest, że gdyby prezydentem był ktoś, kto myślał samodzielnie i mądrze, to byłby w stanie wykorzystać ten urząd, który jednak zdobywa się tylko i wyłącznie, gdy ponad 50% głosujących oddaje na kandydata swój głos, do przeprowadzenia wielkiej kampanii na rzecz przemiany. Więc dla Publiusa bardzo ważne byłoby mieć za prezydenta kogoś, kto byłby w stanie wykorzystać ten urząd w taki sposób, żeby zachęcać i propagować wielką reformę państwa, wielką reformę konstytucyjną, ażeby wzmocnić podstawowe prawo, jaką jest konstytucja, uczynić go bardziej klarownym, bardziej jasnym, bardziej zwięzłym i zarazem wykorzystałby swój urząd w taki sposób, ażeby brać odpowiedzialność pełną za przywództwo w państwie. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o myślenie Publiusa, bo wielkim dziełem Publiusa było stworzenie niepodległego, suwerennego państwa. Suwerennego, czyli w pełni niezależnego od innych instytucji międzynarodowych. Trzeba zdać sobie sprawę, że gdy rodziło się państwo amerykańskie, to 13 bardzo słabo ze sobą związanych kolonii, których tak naprawdę jednoczyło tylko doświadczenie wspólnego trudu, jakim było stworzenie dla siebie domu na nowym kontynencie, postanowiło, że lepiej mu będzie żyć jako suwerenny naród i suwerenne państwo poza strukturami wtedy największej organizacji międzynarodowej na świecie, jakim było Imperium Brytyjskie. Wspominam o tym dlatego, że większość sceny politycznej w Polsce uważa, że Polska w ogóle nie będzie w stanie przetrwać ani w Europie, ani na świecie, jeżeli nie będzie częścią Unii Europejskiej. I oczywiście w czasach, gdy pisał i żył Publius, to była część wtedy jeszcze kolonii brytyjskich, która oczywiście uważała, że co jak co, ale poza Imperium Brytyjskim nie da się przetrwać, nie da się żyć, nie da się zbudować silnej gospodarki. W Europie początkowo śmiano się z eksperymentu amerykańskiego. Spodziewano się, że tak jak starożytne demokracje wznosiły się to i szybko upadały, tak też nowa republika amerykańska zgodnie z pewnym przewidzialnym cyklem też upadnie. Publius stworzył taką konstytucję, która była w stanie przewidzieć te cykle, która była w stanie zawierać je właściwie w samym mechanizmie konstytucyjnym. Ale przede wszystkim dla Publiusa było rzeczą oczywistą, że odpowiedzialność za dzieje i los własnego narodu ponosi ten naród i że jeżeli Amerykanie, chcąc zbudować silną gospodarkę, silne społeczeństwo, poszukaliby oparcie w możnych tego świata, jakimi wtedy byli właśnie Brytyjczycy czy też Francuzi, to niczego by nie zbudowali. Pozostaliby po prostu wasalem i kolonią. Tym samym na pewno Publius głosowałby za kandydata,
który ma zaplecze raczej skłonny, ażeby widzieć Polskę poza Unią Europejską w najbliższych latach, a nie tak jak cała reszta sceny politycznej wyobraża sobie, że może istnieć niepodległa i silna Polska w Unii Europejskiej. Tym samym oczywiste dla mnie jest, że Publius też głosowałby za kandydatem Bosakiem. Następnym filozofem, o którym będziemy rozmawiać, jest Henryk Krzeczkowski. Henryk Krzeczkowski oczywiście ma tą przewagę nad pozostałymi filozofami omówionymi w tym odcinku, że był Polakiem. Sprawy Polski były mu oczywiście bardzo bliskie serca. Mówiąc w skrócie, to można by sobie wyobrazić, że bliski przyjaciel Stefana Kisielewskiego, który był współtwórcą Unii Polityki Realnej, z której wywiodła się dzisiejsza Konfederacja, oczywiście głosowałby za kandydata Bosaka, ale byłoby to, wydaje mi się, zbyt daleko idącym uproszczeniem. Szczególnie, że dla Henryka Krzeczkowskiego nie tylko kwestie ideowe były ważne, równie, jeżeli nie bardziej ważnym pojęciem była roztropność. Chodzi o to, że Henryk Krzeczkowski, wydaje mi się, zawahałby się, mimo iż w pewnym sensie oczywiście, że bliżej by było mu do poglądów kandydata Bosaka, aniżeli do jakichkolwiek innych kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta, to jednak Krzeczkowski zawahałby się oddać głos w pierwszej turze na kandydata Bosaka z uwagi na całokształt. Mianowicie Krzeczkowski raczej spoglądałby na sondaże i zadawałby sobie pytanie, który z kandydatów byłby nie tylko w stanie zapewnić rządy czy też sprawowanie urzędu prezydenta zgodnie z najwyższymi ideałami dobra publicznego i narodowego, ale który z kandydatów zarazem byłby w stanie wygrać ten urząd. I dlatego wydaje mi się, że spoglądawszy na scenę polityczną, Henryk Krzeczkowski skłonny by był jednak oddać swój głos na kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego. Byłoby to oczywiście pewnego rodzaju zagranie ryzykowne, ale w polityce najbezpieczniejsi są zawsze ci, którzy głosują w 100% zgodzie z własnym sumieniem i nie patrzą na kalkulacje. Henryk Krzeczkowski oczywiście był wielkim przeciwnikiem temperamentu polskiego, który polegało właśnie na tym, że zrywamy się, ażeby popierać to, co słuszne i sprawiedliwe, i honorowo odnosimy kolejną klęskę. Stąd właśnie, gdy patrzę na scenę polityczną i staram się sobie wyobrazić, w jaki sposób tę scenę polityczną widziałby Henryk Krzeczkowski, to jestem skłonny uwierzyć w to, że mógłby oddać głos na kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z jednej strony kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego zdaje się głosić poglądy gospodarcze świadczące o tym, iż rozumie on mechanizmy i realiów ekonomicznych. Z drugiej strony ewidentny jest w tym kandydacie szacunek dla tradycji i konwencji polskich. Nie ma w nim tutaj żadnego zapału, żeby zburzyć czy też siłą polityczną zmienić czy przemienić Polaków na innych niż są. Jest w nim oczywiście doświadczenie, które niektórzy zarzucają mu, że to jest w pewnym sensie jego wadą, ale doświadczenie też może być zaletą, jeżeli dobrze z niego korzystamy. Zwycięstwo pana Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich byłoby faktycznym przełamaniem dwóch władzy obozu solidarnościowego, który przenika między jedną a drugą wielką partią. Więc pod tym względem spełnione byłyby oczekiwania, ażeby urząd prezydenta był pełniony przez osobę niezależną od tych dwóch największych ośrodków politycznych w Polsce. A do tego, w przeciwieństwie do dwóch największych partii politycznych na naszej scenie politycznej, jednak Polskie Stronnictwo Ludowe ma tą zaletę, że jest starą partią, która swoje korzenie ma jeszcze w II Rzeczypospolitej i w ogóle w ruchu chłopskim przed odzyskaniem niepodległości.
I korzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego, dziedzictwo Witosa, to jest dziedzictwo z jednej strony szlachetne, mądre i w pewnym sensie można by mieć nadzieję, że należałoby przywrócić to dziedzictwo. Nie byłoby w tym nic nagannego, nic złego dla Polski, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe rzeczywiście zechciało być stronnictwem ludowym. I myślę, że Henryk Krzeczkowski, który był wielkim oponentem zniszczenia ludowych tradycji polskich, tych tradycji, których często prześmiewano jako prowincjonalne, a które dla Krzeczkowskiego po prostu były zdroworozsądkowe, albo byśmy powiedzieli pełne chłopskiego rozumu, to nie byłby przeciwnikiem takiego scenariusza, w którym w Polsce właśnie to ludowcy, ale to w prawdziwym witosowym znaczeniu tego słowa, dochodzą do władzy. Można by było mieć nadzieję, że to właśnie bardziej myśl i przykład Witosa by były światłem przewodnim dla ewentualnej prezydentury pana Kamysza, aniżeli na przykład dostosowanie się do jakichś wzorców narzuconych z zewnątrz. I z tych powodów wydaje mi się, że Henryk Krzeczkowski, patrząc na obecną scenę polityczną, mimo oczywistych, niemalże organicznych sympatii względem kandydata Bosaka, podjąłby decyzję, że swój głos odda na pana Kosiniaka-Kamysza z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przed ostatnim filozofem politycznym, którego weźmiemy pod uwagę, będzie Leo Strauss. Jego myślenie polityczne i jego skłonności, czy też sympatie polityczne każą mi stwierdzić, że widziałby sprawy polskie następująco. Po pierwsze, sam należał do narodu, który w XX wieku musiał mierzyć się z wielkim wyzwaniem, jakim było budowa własnego państwa w wrogich okolicznościach. Mówię tutaj oczywiście o Izraelu. I wydaje mi się, że tak samo jak Strauss był zwolennikiem silnego i niepodległego Izraela, a mówiąc silnego, to przede wszystkim myślę o silnym wojsku, to Strauss by życzył Polsce najsilniejsze wojsko w Europie. Oczywiście z subtelnym uśmiechem, myśląc o tym, co mi wiadomo o Straussie, to dodałbym, że życzyłby Polakom, aby może jeszcze jakąś, tak jak to Izrael uczynił, wygrali jakąś wojnę, żeby na tyle przerazić swoich sąsiadów, żeby w przyszłości pamiętali, że lepiej z Polską może nie zadzierać. Strauss myślę, że nie miałby obaw przed postawieniem takiej tezy, że kandydat na prezydenta powinien przede wszystkim z uwagi na to, że Polska była ofiarą kolejnych wojen światowych, a wcześniej rozbiorów. Oczywistym jest, że najważniejszą rzeczą, jaką Polska mogłaby zrobić, to jest stworzyć najsilniejsze wojsko w Europie, które skutecznie odstraszyłoby wszystkich potencjalnych wrogów ze wschodu, ale też oczywiście z zachodu. Tak jak twórcy Izraela nie mieli żadnych wątpliwości, że ostatecznie zdani są na siebie i skutecznie byli w stanie korzystać z pomocy wschodu i zachodu, mocarstw wschodnich i mocarstw zachodnich, wtedy kiedy to było im na rękę, to oczywiście Strauss życzyłby Polsce, żeby Polacy tak samo prowadzili swoją politykę z uwagi wyłącznie na swój interes narodowy. Byłaby to tak samo, jak było to dla Żydów, to dla Polaków byłaby to kwestia po prostu przetrwania. To znaczy, po II wojnie światowej rzeczą oczywistą wśród twórców Izraela było to, że powodzenie państwa żydowskiego jest kwestią być albo nie być. To nie jest kwestią zbudowania sprawiedliwego państwa, czy lepszego państwa, czy to jest po prostu kwestią być albo nie być dla Żydów. I wydaje mi się, że Strauss, czy też mysz polityczna Straussa, dostrzegłaby, że Polska, jako że też była ofiarą przeróżnych tragedii i nieszczęść i też musiała bardzo długo toczyć bój o własną państwowość, to Polska i Polacy powinni śmiertelnie poważnie traktować politykę jako przede wszystkim dzieło zbudowania silnego, zdolnego odstraszyć
potencjalnych wrogów wojska. To po pierwsze. Po drugie, trzeba brać pod uwagę, że Strauss był głównym polemistą przeciwko jednym z twórców Unii Europejskiej, jakim był Aleksander Korzew. I w sławnych listach między Straussem a Korzewem Strauss podawał wszystkie powody, dlaczego według niego w przyszłości należy jednak oczekiwać, że twory międzynarodowe, projekty typu Unia Europejska, czy jakiekolwiek projekty mające za zadanie zjednoczenie świata i stworzenie jednego rządu nad całą ludzkością lub nad większymi obszarami ludzkimi, skończy się niepowodzeniem. Strauss był jednak zwolennikiem wspólnot czy też państw narodowych. Widział olbrzymie zagrożenie dla narodów w wszelkich tworach międzynarodowych, które dążyły do zmniejszenia suwerenności państw narodowych. Dlaczego? No, z dwóch prostych przyczyn. Po pierwsze, dla Straussa było oczywiste, że prowadzenie polityki w oderwaniu od rzeczywistości ludzkiej jest rzeczą niemożliwą, a rzeczywistość ludzka to kultura, język, religia, czyli rzecz, którą współcześnie przynajmniej póki co zawarty jest w narodzie i że dlatego jest pewna logika w tym, że każdy naród ma swoje państwo, bo państwo jest politycznym czy prawnym odzwierciedleniem i opiekunem naturalnego czy organicznego ładu narodowego. Dla Straussa było oczywiste, że w globalnym i homogenicznym państwie wyobrażonym sobie przez Korzewa, przez twórców Unii Europejskiej, nie będzie czegoś takiego jak rząd człowieka jako takiego. Tylko będzie po prostu rządziła jakaś grupa, jakaś klasa silniejszych narodów czy silniejszego narodu względem słabszego. Ten, kto oddaje swoją suwerenność, po prostu oddaje swoją wolność, mówiąc łagodnie. Gdy patrzymy na twory polityczne, których Strauss idealizował, to były to twory następujące: Izrael i Stany Zjednoczone. Izrael i Stany Zjednoczone raczej nie należą do wspólnot politycznych, które w żadnej mierze patrzą na instytucje międzynarodowe jako byty, które mają wagę nadrzędną względem prawa krajowego. I nauka Straussa jest najlepszym dowodem na to, że polityka suwerennego narodu nie jest polityką agresji i nie jest bynajmniej polityką stereotypowo egoistyczną. To, że mamy do czynienia z suwerennym narodem, który nie przynależy i nie oddaje swoją suwerenność międzynarodowym instytucjom, nie oznacza, że ten naród od razu znajduje się w stanie wojny czy braku przyjaźni z sąsiadami, czy z otaczającymi go narodami, czy z całym światem. Chodzi po prostu o to, żeby brać odpowiedzialność za samego siebie. I Strauss, wydaje mi się, spojrzałby na polską scenę polityczną i stwierdziłby, że większość kandydatów na prezydenta, łącznie z urzędującym prezydentem, przede wszystkim uważa za cnotę, jeżeli będzie Polska upodabniać się czy starać się na konformizm względem standardów wymyślonych przez kogoś innego. Co oczywiście nie oznacza, że Strauss byłby bezkrytyczny wobec standardów polskich. Strauss szukałby kandydata, który z jednej strony chce Polskę uniezależnić od obcych, a z drugiej strony wzmocnić ją od wewnątrz i który ma dobry i przemyślany plan, jak to zrobić. I z tych względów oczywiste jest, że Strauss głosowałby na kandydata Bosaka. No i teraz dochodzimy do, moim zdaniem, najciekawszego filozofa, mianowicie Albert Camus. Można by pomyśleć, że oczywistym jest, że Camus głosowałby na kandydata Biedronia. Camus był człowiekiem lewicy, przez jakiś czas swojego życia wręcz był komunistą. Natomiast czy na pewno Camus głosowałby na Roberta Biedronia? Bo powiedzieć, że Camus głosowałby na lewicę, to jest stwierdzeniem oczywistym i wydaje mi się, że trudno się z tym nie zgodzić. Pytanie tylko, czy Robert Biedroń jest kandydatem lewicy. Z punktu widzenia Camus,
Jest to pytanie tym bardziej zasadne, że Camus bardzo się zbuntował przeciwko pojęciu lewicowości, jakie było popularne za jego czasów. I stosując, nazwijmy to, optykę Camus i starając się widzieć sprawy polskie przez optykę Camus, Camus zadałby chyba następujące pytanie polskiej lewicy. Czy w państwie, w którym obywatele zarabiają średnio 1/4 tego, co wreszcie Unii Europejskiej, naprawdę za najbardziej uciskanych osób w państwie można uznać jakąkolwiek mniejszość? Czy też jednak lewica nie dostrzegłaby, że uciskana jest właśnie w Polsce większość? Większość, którą określić można by było tradycyjnym językiem lewicy jako ludzi pracy. I na ile ta lewica w Polsce skupia swoją uwagę na z jednej strony uświadomieniu elektoratowi, że jest ofiarą właśnie dlatego, że podejmuje się pracy w dużo większym zakresie godzin niż w pozostałych częściach zachodu Unii Europejskiej za dużo mniejsze pieniądze, i proponując konkretne rozwiązania, które nie polegają na rozdawaniu zasiłków czy tworzeniu kolejnych programów społecznych, gdy dla lewicy, klasycznie rzecz ujmując, oczywistym jest, że najlepszym programem społecznym jest dobrze płatna praca, to czy w takiej Polsce Camille rzeczywiście uznałby, że pan Biedroń i lewica, która za nim stoi, jest rzeczywiście lewicowa? Skoro pan Biedroń głównie mówi właśnie o prawach mniejszości czy o dążeniach do europejskości, ale oczywiście w tych jego dążeniach do europejskości nigdy nie pojawia się bardzo oczywisty postulat, jakim jest europejski poziom zarobków dla ludzi pracy. Ja rozumiem, że nie jest to łatwy cel do osiągnięcia, ale Camus sam o sobie mówił, że jest przede wszystkim moralistą. Camus był człowiekiem lewicy, między innymi dlatego, że nie interesowało go wcześniej wspomniana roztropność, nie interesowały go wstrzemięźliwość, nie interesowały go wcześniej wspomniane granice, że świat jest upadły i że pewnych rzeczy nie można. Interesowała go realna niesprawiedliwość i jej po prostu likwidacja. I w kraju, w którym największym problemem jest bieda, i to nie bieda ludzi pozbawionych pracy, ale właśnie bieda ludzi, którzy pracują, to wydaje mi się, że lewica, która na swoich standardach ma jakiekolwiek inne hasła, jakiekolwiek inne priorytety, aniżeli właśnie podwyższenia poziomu dobrobytu ekonomicznego Polaków, nie jest żadną lewicą i Camus raczej nie oddałby za taką lewicę głos, tylko szukałby, może z niepowodzeniem, czy domagałby się lewicy, która z tej biedy i z tych niskich płac dla ludzi pracy robi sztandar całej swojej kampanii. Bo rzeczywiście w pewnym sensie jest to rzeczą nieco komiczną, że kłócimy się, i tutaj znowu mówię z perspektywy Camille, że wydaje mi się, że Camille by patrzył na sprawy polskie i by stwierdził, że jak to jest, że w Polsce kłócimy się o różne tematy, które tak naprawdę nie dotykają najbardziej bolesną rzecz, jaką jest bieda ludzi pracy. To znaczy, bo czasami słuchając kłótni politycznych w Polsce, słuchając kłótni w przestrzeni politycznej w Polsce, można by sobie odnieść wrażenie, że Polacy i Polska to jest naród, którym wszystkim się bardzo dobrze powodzi, więc kłócą się o czymś innym. Dla Camille to wydaje mi się, że właśnie po to jest lewica, żeby zwrócić uwagę na koszmarne warunki ekonomiczne, które wciąż panują w Polsce i na fakt, iż praca w Polsce po prostu się nie opłaca. I czy to jest praca przedsiębiorcy, nauczyciela, policjanta, żołnierza, lekarza, tu nieważne, czy ktoś właśnie prowadzi własny biznes, czy ktoś pracuje dla kogoś, czy pod każdym względem ta praca jest trudna, wielogodzinna, mało opłacalna.
lewica istnieje, zaistniała na świecie głównie po to, żeby zwracać właśnie na to uwagę. I Camus na pewno domagałby się od polskiej lewicy, żeby przestała być lewicą udawaną, żeby przestała być taką lewicą, jaką chcą widzieć zachodnie korporacje i zachodnie instytucje polityczne. Ostatnie słowo, jeżeli chodzi o wybory Camus. Camus znał bardzo dobrze wagę problemu kolonializmu, wagę problemu silnych międzynarodowych instytucji, które wykorzystywały słabsze narody, słabsze kraje do własnych celów. I choć oczywiście Camus popierałby zjednoczoną i pokojową Europę, to na pewno Camus nie popierałby zjednoczoną i pokojową Europę kosztem sprawiedliwości. Nie popierałby Unii Europejskiej, w której cała wschodnia Europa istnieje po to, ażeby pracować za 1/4 tego, co zarabia się w zachodniej Europie. Nie popierałby Unii Europejskiej, w której to korporacje i niedemokratyczni, bo nie wybierani w żadnych wyborach urzędnicy, znajdujący się bardzo daleko od poszczególnych obywateli, mają większą władzę, aniżeli instytucje demokratyczne, na których obywatele mają wpływ. I tutaj na pewno Camus wyraziłby swój sprzeciw wobec lewicy polskiej, która absolutnie bezkrytycznie patrzy na Unię Europejską. Na pewno byłoby Camus bliżej chociażby do lewicy brytyjskiej, która stwierdziła, że interesy i prawa pracownicze brytyjskich robotników są ważniejsze aniżeli jedność europejska za cenę interesów i praw pracowniczych brytyjskich robotników. Lewica polska domagałaby się od Unii Europejskiej, ażeby w pełni uszanować prawa ludzi pracy w Polsce i nie zawahałaby się postawić prawa ludzi pracy w Polsce jako wyższe i bardziej ważne, aniżeli wypełnienie jakichś norm narzuconych przez niedemokratycznej władzy centralnej w Brukseli. Camus domagałby się lewicy, która walczy o sprawiedliwą, zjednoczoną Europę, a nie jest gotowa wyzbyć się swoich lewicowych ideałów w zamian za pochwały i stanowiska w instytucjach zachodnich. I to tyle, jeżeli chodzi o wybory filozofów. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że tutaj w pewnym sensie siłą rzeczy mocno streściliśmy myśl filozoficzną wspomnianych wcześniej pisarzy, autorów, filozofów. Jeżeli uważacie, że Platon, Nietzsche, Camus, Henryk Krzeczkowski i wszyscy inni, o których dzisiaj rozmawialiśmy, głosowaliby jednak zupełnie inaczej, to śmiało piszcie w komentarzach. I oczywiście, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat innych filozofów i jak oni by zagłosowali, Kant, Hegel, to proszę bardzo, może rozwinie się jakaś dyskusja. W sumie to jest dobry moment, bo za chwilę wybory, a zanim my dokonamy nasze wybory, to na pewno wszyscy miłujący filozofię by się zgodzili, że trzeba pomyśleć i podyskutować. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.